Yerba Mate recenzje, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam przedstawić jedną z popularniejszych marek yerb. Została mi ona polecona w jednym ze sklepów. Jest dostępna także bardzo łatwo w internecie, z tego co sprawdziłem. Jest to yerba marki Taragui, odmiana Despelada. Zacznijmy od opakowania. Opakowanie, jak widzicie, jest w kolorach Paragwaju. Granat, czerwień, biel. Jednak nie powinniśmy się dać zwieść pozorom, ponieważ yerba ta jest argentyńska. Oprócz dosyć estetycznie wykonanego frontu, yerba na bokach posiada informację żywieniową. Posiada ona duże ilości potasu, tiaminy, riboflawiny i kwasu pantotenowego. Oprócz wyglądu opakowania czas przystąpić do oceny zapachu. Jest on dosyć trawiasty, rześki na pewno, intensywny. Ja tą paczkę już mam jakiś czas otworzoną, jednak była zawinięta i nie uciekł ten zapach. Czyli yerba dosyć trwała się wydaje. Cóż, za chwilę pokażę, jednak jeszcze chwilę do zapachu. Jest on dosyć trawiasty, zielony, kojarzący się z taką świeżością, intensywnością smaku. Jeśli można powiedzieć, że zapach jest zielony, to z pewnością byłby to ten zapach. Teraz przejdźmy do oceny suszu, który tutaj jest bez gałązek. Świadczy o tym już sama nazwa Elaborada. Oprócz tego mamy Sinpalo bez gałązek, czyli tutaj nie powinno być gałązek. Czy jest tak rzeczywiście? Zobaczymy za chwilę. Rzeczywiście nie ma tutaj gałązek, listki są drobno pokrojone, jednak nie są zmielone na pył. To zapewnia prawdopodobnie dużą intensywność smaku. Yerba wygląda bardzo ładnie. Tak jak powinna wyglądać prawdziwa yerba. Teraz najważniejsze, czyli ocenię smak Taragui Despelada. Yerbę już wcześniej zalałem, mam ją gotową do wypicia, tak żeby Was dłużej nie zanudzać, nie przetrzymywać. Także Wasze zdrowie. Smak jest dosyć intensywny. W opisie możemy przeczytać, że tu czuć jakąś nutę półsłodką. Ja tej nuty, mówiąc szczerze, nie czuję. Raczej ten smak jest cierpki, z gorzką nutą. Jest on yerbny, dosyć przyjemny. Raczej poleciłbym ją dla kogoś, kto już ma jakieś doświadczenie z yerbą, ponieważ dla osób nowych taka ilość i tej yerby będzie na pewno zbyt intensywna i może się zrazić. Jednak naprawdę dobry, przyjemny, yerbny, cierpkawo-gorzki smak. Orzeźwia. Ta yerba na pewno orzeźwia. Piję ją już jakiś czas, więc mogę się też wypowiedzieć na temat wypłukiwania jej i pobudzenia. Yerba ta dopiero takie naczynko całe nabite jak mam, traci smak po jak przepuszczę przez nią 1,5 litra wody, tak plus minus. Czasami trochę więcej przepuszczam, czasami trochę mniej, zależy od dnia. Pobudzenie jest dosyć intensywne. Na zadowalającym poziomie, nie jest ani słabe, ani nie jest też zbyt mocne, także yerba ta doskonale sprawdzi się w zadaniach bojowych, kiedy musicie popracować północy, czy musicie rano szybko się pobudzić do działania lub też utrzymać koncentrację przez cały dzień. Zapłaciłem za nią około 20-22 zł za 0,5-kilogramową paczkę, także yerbę tą naprawdę mogę polecić z czystym sumieniem, ma ładny zapach, ładny wygląd i bardzo dobry smak. Tak jak powinna smakować yerba, tak smakuje właśnie Taragui Despelada. Ale oczywiście inne yerby mają inne swoje plusy, jednak ta yerba jest jedną z moich ulubionych. Także polecam z czystym sumieniem i dzięki, do zobaczenia, do kolejnego filmiku. Cześć!